Może tą rzecz już od dłuższego czasu dzisiaj mi przypomniała się w trakcie uwielbienia. Przypomniała mi się taka scena z mojego ulubionego filmu Ostatni Rycerze z Morganem Freemanem i Steve'em Owenem. I Morgan Freeman, który jest obrazem Jezusa, staje w obronie prawdy i został skazany na śmierć. I imperator, który jest obrazem diabła, mówi do niego: czy jesteś gotowy, żeby odkupić swój honor? A on na to: ja swojego honoru nie straciłem, nikt mi go nie odebrał. Nikt nie może odebrać mojego honoru. Jedyna osoba, która może to zrobić, to ja sam. Diabeł nie może zabrać twojej tożsamości, jeżeli wiesz naprawdę, kim jesteś w Chrystusie. Jeżeli wiesz, że jesteś władcą, jeżeli wiesz, że jesteś królem lub królową, jeżeli wiesz, że masz panować, jeżeli wiesz, że masz władzę, to nawet jeżeli będziesz w najgorszym syfie, to cię nie udusi, to cię nie zatopi. Jedynie możesz sam pokonać siebie, zapominając to, kim jesteś. Amen.